Witam w kolejnej części. Dzisiaj krótki temat. Zrobimy sobie sekrety. Jest tam kilka typów sekretów. Między innymi OPAQUE, Service Account Token, Docker CFG, Docker config JSON, basic out, SSH out, TLS and token. Ja pokażę na przykładzie OPAQUE, jak dodać sobie. To jest najczęściej używany secret. No, jeszcze TLS jest używany, basic out czasami. Ale ten OPAQUE to najczęściej. Dlatego też na przykładzie jego pokażę, jak stworzyć secret. I tutaj pokażę takie dwie metody. No to może na przykładzie dwóch. OPAQUE i Docker. To będzie chyba najlepszy. Docker config. Pokażę, jak można ręcznie i za pomocą pliku stworzyć. Pierwszy sobie musimy oczywiście minikube uruchomić minikuba, nie uruchomiłem wcześniej. No i dobra. Niech się tutaj uruchamia. A ja może przygotuję jakiś fajny przykład. Pierwsze zrobimy sobie tego Dockera. No dobra, to niech się tutaj uruchamia i wrócimy, jak się uruchomi. No i nasz minikube jest uruchomiony. Kubectl. Get NS, czyli namespace. Mamy etap szósty. CTL. To sobie ustawimy kubectl. Etap szósty. Get all. I co tam mamy? No, są tam, coś tam jest zdeployowane. Działa sobie ten nasz web service. Trochę na tym już podziałaliśmy. Dobra, czyli robimy sobie przykład dockerowy szybko. To będzie kubectl. I zrobimy też etap szósty w namespace'ie. I będzie create secret. To jest właśnie manualny sposób. I to będzie docker. Registry i sobie teraz damy nazwę. To jest typ Docker Registry i sobie teraz damy nazwę, na przykład pool image secret i dalej będzie tak. Możemy sobie dodać parametry Docker email, ale ten niekoniecznie. My zrobimy sobie Docker username, czyli nasz użytkownik. I to będzie demo. Nie będziemy robić prawdziwego. Nie jest to ważne teraz. Docker password demo pass. I jeszcze najważniejsze, Docker server to się równa, na przykład zrobimy docker.io.demo slash demo, na przykład albo docker.io, ok. No i jest, jak widzicie, jest stworzony. Teraz robimy tak, kubectl minus n, etap szósty. Zrobimy sobie get
Secret. Mamy dwa. To jest ten Docker Full Image Secret, to jest mój. Ten to jest, dodawałem ostatnio. Full Image Secret i sobie zrobimy. Yum. Jak widzicie, jest Docker config.json. I mamy takiego stringa. I teraz stringa. Zapewne kojarzycie, co to jest. Jeżeli nie kojarzycie, co to jest, powinno wam dać do myślenia tutaj. Jeżeli nie liznęliście żadnej kryptografii, to wam powiem, że to oznacza, że to jest jakiś string, jakaś wartość. Czyli taki najprostszy sposób kodowania, bazowania. No niestety to nie jest nic, co by było bezpieczne, ze względu na to, że base ma ogólnie dostępne tęczowe tablice i no, możemy to sobie rozkodować w ten sposób nawet. Echo. Base64-D. Jak widzicie, nam rozkodowało. I widzimy tutaj, że to jest tak nasz serwer, nasz użytkownik i nasze hasło. Jakbyście sobie to ładnie YAMLa ułożyli, no to to by była taka struktura YAMLowa. Dobra. To był sposób prosty na przykładzie no, polecenia. Teraz taki przykład, jak to zrobić za pomocą secretu, na przykład no, manifestu. Możemy sobie stworzyć jakiś plik. Ja tutaj mam. Tak. Secret.yaml zrobimy. I będzie tak. To nagłówek to jest, sobie skopiuję. Bo to jest standardowy nagłówek. Ja miałem przygotowany. API version v1 kind secret. Dalej jest metadata i jest name. I nazwę sobie dajemy, na przykład testowy secret. I teraz data. Możemy tutaj sobie podać kind, czyli typ jeszcze tego, ale nie trzeba. Jeżeli to jest opaque, to możemy po prostu sobie wpisać i to będzie wyglądało w ten sposób, że no tutaj typowy YAML, nic więcej nie ma. I to wygląda na przykład tak. User test password test. Tylko jeszcze teraz. Wartość musi być zbazowana, czyli musimy sobie zrobić base64, na przykład tak. Echo test base64. Po wartości nie mogą być jawnie, muszą być podane w bazie. O, bo będzie nam krzyczał. Jak będę pokazywał helm, to zobaczycie, jak fajnie się to robi. I nie trzeba nic robić. No i jeszcze co zrobimy? Serwer. Jakoś tak zrobimy. Dobra.
No i co? No i tyle. I teraz cube, CTL. Tam można oczywiście więcej dać, i namespace i tak dalej, ale tak będziemy podawać tutaj etap szósty. Apply minus F oczywiście. No i secret. No i jest stworzony. I teraz sobie go wyświetlimy tym samym poleceniem. Tylko nasz secret się będzie nazywał już inaczej. Tutaj. No jak widzicie, jest tworzony. Jeden, tutaj jest data, to co dodaliśmy, kind secret. Typ nam się nie dodał, no ale to będzie standardowo opaque. O, jest, tutaj jest, widzicie. Czyli jak nie podajemy typu, to wejdzie nam defaultowo opaque. No też ze struktury danych sobie przeczyta, że to jest opaque. No i tyle, no. I tak wygląda tworzenie secretów, dwa najważniejsze, których się najczęściej używa, czyli Docker, no i opaque. Wygląda w ten sposób. Jak go się dodaje, może jeszcze zrobimy, jak go się używa, na przykład jak mamy deployment, to sobie możemy zrobić na kilka sposobów te sekrety, ale to wam pokażę. Mamy deployment, beam i deployment i sobie dodamy, mamy envy, to możemy sobie dodać coś takiego, na przykład jak chcemy podać envy, jakiś secret przekazać envem, env from, env from, tak. Możemy podać dwa. Env i env from to nie będzie. I teraz zrobimy sobie secret. Bodajże ref. Jeżeli dobrze pamiętam. A sprawdzimy. I tutaj nazwa. I to będzie testowy secret. I zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jak się ładnie to doda. Testowy secret. Dobra, i tutaj apply deployment.yaml. Name. Czyli musi być bodajże wcięcie. Dobra, no i to sobie teraz przepatrzmy, jak to wygląda, albo sobie wejdźmy nawet kubectl minus n etap szósty. Get pods. Dobra, i będzie minus it. Sobie weźmiemy w tego poda i in bash i export i zobaczcie password server user. Widzicie? Pięknie, nie? I to jest taki trik, jak ustawić sobie zmienne, na przykład jakieś hasła i tak dalej z secreta. No to się robi w ten sposób, czyli ten env from i lecimy. No dobra, to by było na tyle. Więcej oczywiście jest w kursie dostępne, jakby ktoś był zainteresowany jeszcze. Jest, tam prowadzę już taki konkretne wytłumaczenie, jak co z czym i pokazuje takie fajne produkcyjne użycie, ale też pojawi się chyba na Facebooku. Wrzucę jakiś fajny temat, bo ostatnio coś robiłem z tym, także
To będzie taka helmowa zajawka. No dobra. To by było na tyle w tej części. I kolejnym etapem będzie stateful set. Sobie zrobimy jakiegoś stateful seta prostego. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.